pewnie już dzisiaj odpowiedziałeś na wiele pytań, ale zapytamy jeszcze raz o te bramki. Tydzień temu byłeś blisko, też tam pewnie szczęśliwie trochę ręka. Dzisiaj wszystko było ok. Jak z twojej perspektywy? No tak, dzisiaj, tydzień temu właśnie strzeliłem ręką i się nie udało strzelić mojej pierwszej bramki. Dzisiaj strzeliłem dwie, bardzo się cieszę z tego powodu. No miałem bardzo dobre piłki, więc je wykorzystałem i strzeliłem dwie bramki dzisiaj. Masz jakieś specjalne zalecenia od trenera przy stałych fragmentach gry? Wchodzić gdzieś tam, być w tych strefach? Tak, każdy ma swoją rolę przy tych stałych fragmentach i każdy je wypełnia i póki co się dzisiaj udało, jest dobrze. Tak z perspektywy trybun wyglądało to zwycięstwo dosyć pewnie, a jak wy powiecie, jak Jagiellonia, jak to wyglądało na boisku, czy tak było łatwo, czy... Początek wiedzieliśmy, że na nas ruszą na pewno i dobrze weszliśmy w ten mecz, bo chcieliśmy właśnie tak to wykonać, żebyśmy poczuli też pewność siebie, gdzieś wygrać jakiś jeden pojedynek, dać się sfaulować i w ogóle. Po bramce niepotrzebnie się cofnęliśmy i to nam właśnie przyniosło stratę tej bramki. Ale strzeliliśmy szybko na 2-1 i już potem wyszliśmy od razu wyżej, nie popełniliśmy tego samego błędu. Druga połowa już była trochę cięższa, bo się cofnęliśmy, dużo biegaliśmy za piłką, było coraz mniej sił, ale nie straciliśmy bramki i bardzo się z tego powodu cieszymy, a co najlepsze, to jeszcze strzeliliśmy jedną i wygraliśmy ten mecz. Tak, graliście fajnie piłką, dużo akcji kombinacyjnych, czyli wreszcie coś, co trener zakładał przed sezonem, wchodzi pomału. Wykonujecie to coraz lepiej. Tak, na treningach dobrze to wygląda, jest płynność gry, dużo gramy, małych gier i w ogóle dobrze to wygląda, a w meczu czasem to nie wychodziło tak jak chcieliśmy i wyciągnęliśmy wnioski. Dzisiaj się wiele rzeczy udało i bardzo z tego powodu cieszymy. Gracie teraz, zagraliście drugi mecz trójką w obronie. Wygląda to dobrze? Czy wy się też jako zawodnicy lepiej czujecie w tym systemie niż czwórką, czy nie ma to takiego znaczenia? Nie ma to znaczenia, to trener decyduje jak gramy, mamy grać tak jak przystało, czyli jak najlepiej, więc nie ma to znaczenia. Ważne, że wygrywamy te mecze i bardzo z tego powodu cieszymy. Jeszcze jedno pytanie na koniec, które zadaliśmy też wcześniej. Ta przerwa spowodowana odwołaniem meczu, to dla was lepiej, że jeszcze trochę podszlifujecie formę, czy jednak ty wolałbyś też grać, bo tak samo powiedział Darek Pawłowski, że on też wolałby jednak grać. Każdy, trenujemy po to, żeby zakończyć tydzień jednostką meczową, więc chcielibyśmy grać na pewno, szczególnie, że jesteśmy teraz na lekkiej fali, wygraliśmy dwa mecze, zapaliśmy pewność siebie. No niestety Raków przełożył mecz, no chcielibyśmy na pewno wszyscy grać, myślę, no ale pewnie zagramy jakiś sparring lub grę wewnętrzną między sobą, jak się nie uda znaleźć sparring partnera, więc szkoda, że tego meczu nie ma, ale mamy nadzieję, że wygramy następny mecz.